tak wiosennie, przynajmniej w kalendarzu i, że tak powiem, na niebie astronomicznie, więc myślę, że nie wiem, czy ten dobry wieczór to jest dobry pomysł. Jedno jest pewne, że bardzo serdecznie po raz kolejny witam Państwa, witam drogich nauczycieli, drogie nauczycielki na debacie Operonu, na debacie mobilnej szkoły. Oczywiście mieliśmy już jedną debatę, na pewno pamiętacie, ona dotyczyła przedmiotów przyrodniczych. Ale tak się składa, że no, przykro mi, przyrodnicy, nie tylko z samych nauk przyrodniczych składa się szkoła. Dzisiaj jest jakby, że tak powiem, druga część, mianowicie debata dotycząca nauk humanistycznych. Ja bym chciał powiedzieć, że tak jak ostatnio, zrobimy rzecz następującą. Najpierw sobie podyskutujemy o tym, kurczę, jaka ta lekcja, powiedzmy humanistyczna, jaka w ogóle powinna być, jaka to jest lekcja idealna, czy ona w ogóle istnieje, jeżeli tak, to jak wygląda. A potem nasi zacni liderzy i liderki mobilnej szkoły, oczywiście przedmiotów humanistycznych, przedstawią swoje programy. Oczywiście korzystając z tego czasu, który mamy, nie? Bo tego czasu nie jest jakoś bardzo dużo, no ale z drugiej strony dopiero teraz się otworzą przed wami możliwości webinarowe, więc myślę, że jeszcze nie raz będziecie mogli ich wysłuchać i tam, wiecie, rzucić różne pytania i tak dalej. Myślę, że dobrym pomysłem jest, żeby najpierw przywitać każdego z tych zacnych ludków, którzy są tutaj, no ja ich widzę na ekranie, myślę, że państwo też. I tak jak ostatnio na pewno pamiętacie, że ja tak sobie szedłem tymi prostymi kącikami, które mam obok siebie, to zrobię tak również, więc złamię wszelkie zasady, że tak powiem, kulturowe i nie zacznę od pań, tylko zacznę od kolegi, którego mam obok siebie. Czuję się, myślę, bardzo bezpiecznie dzięki temu, że mam go dosłownie obok siebie, bo to jest człowiek, który jest liderem, słuchajcie, wiecie, nie? Edukacji do bezpieczeństwa. Mobilne EDB. Cześć, Marcin. Cześć, witajcie. Cześć. Bardzo fajnie, że tu jesteś i w ogóle fajnie, że w ogóle EDB zostało w to włączone. Chcesz nam coś powiedzieć na początek? Ja zachęcam każdego do edukacji dla bezpieczeństwa, bo to jest super przedmiot, w którym można naprawdę wiele zrobić i wiele dzięki temu osiągnąć. Ach, super. No, to się czuję nie tylko bezpiecznie, ale czuję się też taki postymulowany do działania, a wiecie, że jeżeli człowiek jest stymulowany do działania, to staje się bardziej kreatywny i przedsiębiorczy, co jest oczywiście bardzo ważne. I tak się składa, że mamy tutaj, drodzy Państwo, istotę, która jest mobilnym nauczycielem przedsiębiorczości. Tak. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich, cześć. Dla mnie udział w tej debacie to przede wszystkim zaszczyt i przyjemność, tak w zacnym gronie, proszę Państwa, i podstawy przedsiębiorczości, no przedmiot na miarę czasów. Uczy praktycznych rzeczy, które uczeń może wykorzystać, które się przydadzą i w życiu prywatnym, i na rynku pracy, i na randkę też się pomogę umówić. Dziękuję. No, to jest bardzo przekonujące, że tak powiem, nie ukrywam, że tak, zgadzam się, Asiu. Asia Pawlak-Jęczewska, myślę, że może tutaj, proszę Państwa, zdradzić nam rzeczy, o których się filozofom nie śniło. O, i to jakie? No właśnie. A wiecie, ja tutaj powiedziałem o filozofii nie przez przypadek, że tak powiem, bo prawda jest taka, że filozofia to jest taka dyscyplina, z której wyrastają inne nauki, ale kiedyś filozofia była taką sztuką po prostu życia, sztuką towarzyszenia i sztuką mądrości i też przygotowania człowieka do, no w zasadzie towarzyszyła człowiekowi do w ramach przygotowania do życia. Natomiast wyspecjalizowała się taka nauka, którą nazywamy pedagogiką. I powiem szczerze, że mamy tutaj pedagogzkę, liderkę programu Mobilny Pedagog Szkolny, Martę Badowską. Cześć, Marta. Marta z wrażenia po prostu chyba, że tak powiem, wiecie, w ogóle ją tak, nazwijmy to, zmroziło. Marta, zanim się otrząśnie z tych emocji i ruszy, to ja powiem tylko tyle, że Marta jest w ogóle... już się otrząsnęła. Nie wiem, Marta, czy ty słyszałaś, ale cześć, mobilna pedagogzko.
Cześć, dzień dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Z wrażenia mój internet po prostu padł na sekundę. Tak Przemek zrobił wprowadzenie, że po prostu nie wytrzymał napięcia. Także wybaczcie Państwo, zobaczcie jaką on buduje atmosferę. Wszyscy padają z wrażenia. Ja nie mam aż takich supermocy jak Przemek. Natomiast chciałam zaproponować tutaj Państwu zaopiekowanie się taką dziedziną, która gdzieś tam w szkole czasami trochę umyka, trochę gdzieś może nie ma aż tyle na nią miejsca, przestrzeni. Zresztą opowiem o tym troszeczkę więcej później. Zachęcam, zapraszam i miło mi Państwa widzieć. Marto, no powiem szczerze, że nie mogę powiedzieć tylko wzajemnie, bo sobie zakładam się do wszystkich, ale ja na pewno ze swojej strony mówię wzajemnie. Ja w ogóle mam szczęście do imienia Marta, pozdrawiam między innymi moją siostrę i moją przyjaciółkę w zasadzie, koleżanki, bo zaraz potem będzie, wiecie, o Boże, jakieś sceny zazdrości. Ale tak zupełnie serio, jeżeli już jesteśmy przy zazdrości, to wiecie, jakby nie patrzeć, silne emocje pozwala nam rozładować sztuka. Sztuka ma niesamowitą wartość ekspresyjną i terapeutyczną i tak się składa, że jesteśmy bardzo zlinkowani, że tak bym to nazwał, ze sztuką w tym programie. Linki sztuki, czyli słuchajcie, no właśnie, popatrzcie kto teraz, myślę, że już będziecie wiedzieli, kto się teraz odezwie. Cześć Agnieszko Jankiewicz. Cześć Przemek, witam wszystkich. Agnieszka Jankiewicz z tej strony. Rzeczywiście linki sztuki to takie moje dosyć młode dziecko. Bardzo Was zapraszam na tą stronkę, którą prowadzę na Facebooku. Staram się współtworzyć z młodzieżą, też pokazuję ich pracę. Jest to stronka też dedykowana nauczycielom. No i przede wszystkim linkowaniu, czyli temu wszystkiemu, żebyśmy się odnaleźli w tych kreatywnych możliwościach, które mamy. Tak więc super, zapraszam. Dzięki Przemek, że ty wspomniałeś, ja ciebie otulam sztuką szczególnie. To się bardzo cieszę, naprawdę. Ja w ogóle jak odkryłem Agnieszkę, to wiedziałem, czemu ja w ogóle nie znam jej wcześniej, jak jeszcze uczyłem wiedzy o kulturze. Przedmiot się skończył, ja dopiero potem odkryłem te możliwości, inspiracje. Agnieszko, witam cię. Ale my o filozofii też porozmawiamy, Przemek, jak się spotka. Bardzo, bardzo chętnie, naprawdę. Słuchajcie, ja powiem szczerze, że no tak, o filozofii mogę, o sztuce jak najbardziej, natomiast mogę też rozmawiać, słuchajcie, o czymś, co sprawia mi nieustanną wielką przyjemność, przy czym kompletnie się nie znam, bardziej zna się tutaj, uwaga, tutaj się zna, o, ta pacynka dużo bardziej niż ja, słyszycie ją? Naprawdę, ona jest mistrzynią, ale jest jeszcze większy mistrz niż ta pacynka, zwłaszcza, że może więcej nam powiedzieć, mianowicie Marcin Lewiszewski, to jest mobilny muzyk. Cześć Marcinie. Witam serdecznie, cześć Przemku i witam serdecznie wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę, że będę mógł poprowadzić lekcję muzyki i przedstawić mój program. No, ujęcie muzyki w moim rozumieniu, bo muzyka towarzyszy nam przez całe życie i uważam, że no, jest bardzo, bardzo ważna. I normalnie i w tych ciężkich czasach tej pandemii również, tak więc no, mam mnóstwo pomysłów, ciekawostek i chcę wszystko Państwu przekazać, żeby tę pasję muzyki rozwijać no, w młodzieży, a i we wszystkich, no, bo muzyka to jest to. Marcin, i nie będę musiał śpiewać tutaj, że tak powiem, żadnych piosenek na zaliczenie. Wiesz co, tego nie jestem pewien, dlatego, bo moje lekcje są bardzo dynamiczne, bo ja bardzo, my śpiewamy, tańczymy, komponujemy wszystko tak, żeby różnymi bodźcami dotrzeć do uczniów i żeby mieli frajdę i sami chcieli. No i pomysły uczniów też często po prostu przejmuję. No, jak gdyby uzupełniamy się. Ja tutaj czuję od razu frajdę, a właśnie nie przymus. I to myślę sobie, że tak powiem, losy mojego słuchu muzycznego mogłeś naprawdę dużo inaczej, mocno inaczej potoczyć, gdybyś mnie uczył muzyki w podstawówce, ale dobrze zostawmy, bo przeszłość to, wiecie, to jest domena, że tak powiem, innych jeszcze specjalistów. I teraz prawda jest taka, że zachowując konsekwencje, jeżeli chodzi o, wiecie, to takie, kto komu towarzyszy w prostokąciku, to ja jednak tutaj muszę skupić się na tym, który uczy, uwaga, tego, co w przeszłości napisano, ale nie tylko w przeszłości, bo przecież cały czas, z tego co wiem, to się pisze i to w tym cudownym języku, jakim jest język polski. Cześć Jarku Basaju. Dzień dobry, witajcie wszyscy. Bardzo, bardzo cieszę się, że jestem na pokładzie tutaj w takim znamienitym towarzystwie. Cieszę się bardzo, bo zgromadzili się wokół mnie ludzie, od których się bardzo często inspirowałem i teraz to jest niesamowite, że mogę być tutaj razem z wami. Rzeczywiście
Pisało się, pisze się i będzie się pisać. Mamy wśród nas także literatów, co też jest świetne i mam nadzieję, że będzie okazja do tego kilka razy się odnieść także podczas moich spotkań. Cieszę się, że Marcin powiedział tutaj o muzyce, bo ona także będzie pewnym elementem spotkań na moich lekcjach. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, aby o rzeczach, które były, mówić przez pryzmat rzeczy, które są. I chciałbym przez kilka spotkań, które z nami, które przed nami, pokazać takie zależności właśnie tego, jak było kiedyś, jak jest teraz, bo wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby trafiać przez emocje i przez przeżycia. Witajcie. Jarku, mega, w ogóle dzięki i myślę, że wiesz co, że to bardzo dobrze, to takie połączenie tej przeszłości i teraźniejszości uosabia się w ostatniej przeze mnie teraz wymienionych, że tak powiem, liderek mobilnych programów, bo ta liderka jest liderką nie tylko jakby historii, tak, no, która się może się zajmować przeszłością, ale także WOS-u, który, no jakby nie patrzeć, pozwala nam, pomaga nam lepiej się odnaleźć w tym, co się dzieje. Z tego, co mi wiadomo, to osoba, którą teraz przedstawię, zna się nieźle z Ireną Sendlerową, więc tutaj myślę, że i w ogóle z jakimiś ciekawostkami historycznymi i w ogóle dużo takich ciekawych rzeczy naprawdę tego, można o niej powiedzieć i jeszcze więcej. Ja tę osobę poznałem, uwaga, na Woodstocku, za którym bardzo tęsknię i wierzę, że w końcu będę mógł tam pojechać. Cześć, Agnieszko Jankowiak-Majk, historyku mobilny WOS-owcu. Cześć Przemku, cześć wszystkim, dzień dobry i dziękuję serdecznie za to, że mogę być z wami, bardzo, bardzo się cieszę. Ja już na następny Woodstock mam pomysł i będziemy robić też WOS-owo tam Przemek, także się szykuj na debatkę oksfordzką o Hogwarcie. Okay. Bo zdecydowanie, oczywiście historia, nauka o przeszłości, ale po to, żeby mądrze, fajnie i bezpiecznie wchodzić w przyszłość. WOS najbardziej mnie oczywiście jara i kręci pod kątem edukacji obywatelskiej, więc staram się w tym moim programie poprzemycać takich treści jak najwięcej, żeby one były uniwersalne, żeby no, pomagały funkcjonować również dzisiaj, niekoniecznie gdzieś tam się zatrzymywać tylko i wyłącznie na tej przeszłości. Przeszłość jest ważna, ona nas kształtuje, buduje, ale po to, żeby iść do przodu. Także dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć. Ja powiem szczerze, że jakby też przedstawiając jeszcze jedną osobę, w sumie teraz pomyślałem, mianowicie lidera programu Mobilny Etyk i Filozof, czyli Przemka Staronia. Tenże Przemek Staroń się nauczył z filozofii bardzo ważnej rzeczy, mianowicie był taki koleś, który nazywał się Hegel i on bardzo się skupiał właśnie na tym, co było. I jego następcy powiedzieli, i to co ciekawe w ogóle, to był Polak przede wszystkim, hrabia August Cieszkowski. On powiedział, że tak naprawdę wszystko fajnie, jeżeli mówimy o przeszłości, super, musimy ją rozumieć, ale tak naprawdę naszym celem powinna być przyszłość. I myślę sobie, wiecie co, tak naprawdę szczerze, że to, nie wiem nawet jak to nazwać tak po prostu, ale od samego początku istnienia mobilnej szkoły ja mam takie poczucie, no tutaj odniosę się znowu do tego, od czego zacząłem u Marcina, bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, ale nie w takim rozumieniu, że jest mi tak, o dobrze sobie siedzę i w ogóle nie wychylam się tam, w ogóle nic tego. Nie, to jest takie bezpieczeństwo przedsiębiorcze, pełne różnych, że tak powiem, muzycznych doznań i zachwytów sztuką, bo to jest bezpieczeństwo, w którym miałam świadomość, że są tutaj w ramach mobilnej szkoły naprawdę totalni topowi w takim rozumieniu, że doskonale rozumiejący, o co chodzi w edukacji liderzy, liderki tychże programów. Więc ja tak naprawdę chciałbym wam, moi kochani współrozmówcy, podziękować za to. Tak samo jak w ogóle za to, że możemy to tworzyć, tak? Bo ja od początku życia niemalże, no poza zerówką, bo tam nie za bardzo lubiłem współpracy w grupie, ale po tej zerówce to już tak zacząłem łapać, że tylko współpracą można fajne rzeczy robić. Zwłaszcza jak ma się ludzi fajnych przed sobą, więc kochani tutaj wszyscy obecni przed ekranami siłą rzeczy, no wierzcie nam, że nie byłoby tego wszystkiego bez was, bo to jednak człowiek kurczę, jak tak mówi do kogoś i widzi, że ten ktoś tak też dzieli tę podjarkę i jakby korzysta z tego, to jest super, to jest w ogóle klucz, zresztą chyba każdy z nas, nauczyciel, nauczycielka to wie. No a tego wszystkiego by nie było, gdyby nie wydawnictwo Peron z pomysłem mobilnej szkoły. I wydawnictwo Peron, słuchajcie, nawet teraz nas wspiera jak zawsze, mianowicie są z nami konsultantki edukacyjne Operonu, które śledzą
śledzą wszystko, co tu się dzieje, ale nie w takim rozumieniu, wiecie, szpieg, nie? Tylko bardziej to jest takie śledzenie pomocne. Więc jeżeli by cokolwiek chcielibyście zapytać nas, to te nasze zacne konsultantki będą zbierać pytania. I my na końcu, tak jak zawsze, odpowiemy na pytania. Oczywiście tutaj od razu mówię, pewnie nie uda się na wszystkie ze względu na czas, ale myślę, że jest 3 pytania na pewno. Może się uda przy 4. Okej, więc śmiało piszcie te pytania, oczywiście będę o tym przypominał. No i cóż, cóż ja mogę powiedzieć? Wiecie, no prawda jest taka, że no, ja nie lubię za dużo mówić, kiedy są ludzie, którzy mogą powiedzieć w ogóle rzeczy super. Dlatego ja bym właśnie chciał was spytać, moi kochani mili i kochane miłe, w taki szczególny dzień. Właśnie, Agnieszka, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Historyka i Historyczki w zasadzie, swoją drogą. Zresztą tak samo do wszystkich, bo tutaj wszyscy jesteśmy poniekąd historykami, jeżeli się zajmujemy humanistyką. Słuchajcie, jak to jest z tymi lekcjami? No bo w sumie tutaj dużo już padło, nie? Takich rzeczy, ja już czuję takie flow, ale czy wy jesteście w stanie jakoś tak powiedzieć, co według was czyni lekcje z przedmiotów humanistycznych, taką lekcją wow, taką lekcją świetną. Znaczy ja zakładam, że potraficie to wskazać, no bo jesteście na tej debacie, więc pewnie coś tamtego, ale tak gdybyście chcieli się podzielić tym z nami, to byłoby cudownie, bo myślę, że naprawdę jesteście tutaj specami. Będziesz losował, kto ma mówić? Właśnie ja się zastanawiam nad tym. Patrzę na wasze twarze i patrzę na to, jak bardzo chcecie być losowani, ale dobrze, uwaga, mogę tak zrobić, nie ma sprawy. Czary, Mary, Benz. O, Marcin, siema. Ustali jeszcze, który. Nie, dokładnie. Tak, bo jak ja pokazałem tak, to oczywiście ja widzę, którego wskazuję. Marcinie Lemiszewski. Super, super. Uwielbiam idealne lekcje. Staram się je robić. Nie wiem, czy mi się udaje, ale młodzieży się podoba. Także w moim ujęciu idealna lekcja, najważniejszy jest jak gdyby mój pomysł na lekcję, co chcę uczniom przekazać, ale w ogóle ja w moich lekcjach patrzę także na jej strukturę. To znaczy tak, w ogóle zaczynam od tak zwanej, od burzy mózgu, dyskusji, takie warm up. Ja wrzucam jakiś temat, o czym będziemy mówić i uczniowie w tym momencie jak gdyby sami się w to angażują. I jak widzę, że oni jak gdyby połknęli no, ten haczyk z tematem tej lekcji, to już jest dobrze, bo to znaczy, że oni będą sami dążyć do tej wiedzy, że to ich zaciekawi, zainteresuje. Później pokazuję im cele. Oczywiście nie ma napisu cele, ale po prostu główne jak gdyby punkty, co oni mają wynieść z tej lekcji. To nie może być za dużo rzeczy, bo jak będzie za dużo, to oni się pogubią i to lekcja musi być po prostu mieć takie meritum. Później zwracam uwagę na to, że musi być lekcja dynamiczna. I oprócz tej dynamiki, czyli różnych bodźców, bo my i komponujemy, i śpiewamy, i tańczymy, poprzez różne sytuacje, jak gdyby ci uczniowie poznają tą wiedzę i oni nie wiedzą nawet, że oni już ją poznali. Ja robię to nie tak, wiedzą, że wiedzą. Dokładnie, i o to chodzi. Później, jak gdyby, no już oni to wszystko posiądą, to oczywiście jest krótkie podsumowanie. No i później, wiadomo, jakaś praca domowa czy coś, ale generalnie ważna jest ta dynamika, ważna jest dyskusja, ważny jest pomysł na lekcję. Powiem, i ruch, jak gdyby poznawanie przez różne bodźce, nawet jak poznajemy rytmy, to ja wymyśliłem, że to będzie, no na pewno ktoś inny też to wymyślił, że po prostu podkładamy różne teksty do tych rytmów, poznajemy taki tańce polskie narodowe, różne rzeczy. Ja będę też w tych moich programach o tym opowiadał. Ale jeszcze chciałem zwrócić na coś uwagę, bo jesteśmy tu wszyscy humaniści, a ja uwielbiam projekty. No naprawdę w szkole bardzo dużo tego robię, nie wiem czy nie za dużo, ale właśnie chciałem zwrócić na to uwagę, skoro tu wszyscy jesteśmy, że jako przedmioty humanistyczne można robić fantastyczne rzeczy. Mi się udało zrobić na przykład pomysł opery. Chodziliśmy do opery narodowej, ale można do różnych. Chodzi o to, że tak, chodzimy na próby, poznajemy jak powstaje spektakl operowy, na pierwszą próbę, później tam na czwartą, później na próbę generalną, no to wtedy to wszystko można po prostu bez żadnych kosztów załatwić i uczniowie poznają, jak taka opera powstaje. Mamy spotkania to z choreografem, to z reżyserem, to z dyrygentem,
przeróżny. I w szkole tak samo, mamy tutaj i libretto, i śpiew, wszystkie przedmioty mogą być zaangażowane. Tak samo oprócz, takie rzucam po prostu tematy na fajne projekty. Później może to być musical, tak samo, później może być no, i filharmonia. No. Jesteśmy wszyscy humaniści i wspólnie możemy tą młodzież wciągnąć w tą muzykę, sztukę, języki obce, historię. To wszystko, no, to jest nasze życie, to z czym no, obcujemy na co dzień i to kochani, powinniśmy obcować. Ja chcę powiedzieć, że jak widzicie po tym, co Marcin mówi, to on został liderem jakby tego obszaru mobilny muzyk, nie ze względu na to, że zrobił projekt operowy, a wydawnictwo jest operą, absolutnie to jest przypadek, tylko dlatego koleś ma po prostu w głowie fajnie, no widać po prostu, że jego głowa po prostu jest cenna, naprawdę, twoja głowa jest cenna, Marcin, chociaż to dziwnie brzmi w sumie, ale dobra. Ja dziękuję, wiesz co? Za to, że ty wyszedłeś w ogóle od tego pomysłu, bo to wiadomo, ale po prostu ty jakby wskazałeś tyle elementów, które niejako właśnie dla człowieka, który mam wrażenie się, nie wiem nawet jak to dobrze nazwać, ale po prostu dla tego, kto kuma o co chodzi w edukacji, to wszystko jest oczywiste, nie? Ale często trzeba sobie to powiedzieć, tak? Że pomysł jasny, ale ta lekcja musi mieć jednak porządek, tak? Żeby do czegoś dojść. Ty to wszystko powiedziałeś, więc naprawdę dzięki Marcin w ogóle, wiesz? To też wiesz co, trochę obala taki stereotyp, że o, humanista to i tak dalej. Humanista też wymaga organizacji jak najbardziej, serio. Przemku, jeśli mogę. Tak, oczywiście. To ja, bo ty zadałeś pytanie, jaka to jest lekcja, ta lekcja wow, idealna, ta lekcja wow. Idealna. I tak jak słuchałem przed chwilką Marcina, to pomyślałem sobie, że o właśnie chyba ta lekcja idealna wow, to jest taka lekcja, którą prowadzi taki zakręcony nauczyciel jak Marcin, że ona może być uporządkowana, ona może być uporządkowana, musi być merytoryczna, ale na pewno, jeżeli nie ma w niej pasji, to jest trudno złapać ideał, bo trochę się boję mówić o tym, że lekcje mogą być idealne. Nie? Mnie się wydaje, że bardzo ważne jest to właśnie, żeby łapać ten moment, w którym jesteśmy. Nie? Wchodzimy na lekcję, jesteśmy przygotowani, tak jak Marcin powiedział, punkt po punkcie wiemy, co mamy zrobić. Mamy taki szkielet, czy mamy takie rusztowanie, które nam pomoże w tym, żeby te lekcje doprowadzić do końca. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że to wszystko ubiera się wtedy, kiedy jesteśmy na miejscu. Pomysł mega ważny. Myślę, że zapał mega ważny. Ale wydaje mi się, że trzeba iść za tymi ludźmi, z którymi jesteśmy w sali, z którymi pracujemy. Bo wydaje mi się, że ważne jest to, żeby ich słuchać. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby wspierać ich, doceniać to, co mówią. I ja mam czasami tak, że pomysł na lekcję jawi się wtedy, kiedy jestem na lekcji dopiero. Ja sobie coś przygotowuję i nagle się okazuje, poszło w drugą stronę, nie? Oczywiście trzymam się czegoś, różnie bywa z tym. Ważne jest, żeby ten cel został osiągnięty, ale może się okazać, że ten cel zostanie osiągnięty za godzinę, za dwie. I czyli można poprowadzić fajną lekcję, nawet jeżeli się nie zrobi dokładnie tego, co w librusie się wpisało w temacie, tak? Lekcja może być wciąż dobra. Dobrze wiedzieć. Właśnie nigdy nie wiedziałem, nie byłem pewien tego. Nie wiem, czy możemy ci przytaknąć. Tak, lekcja ja wiem, idealna, słuchajcie, drodzy Państwo, nie może być idealna. Bo jakby była idealna... Nie może. Nie może być idealna, broń Boże. Bo jakby ona była idealna, to by było nudno. Czasami się trzeba pokłócić, pośmiać, podyskutować. Najważniejsze, żeby ten uczeń, wchodząc na lekcję, był bezpieczny. A jak jest bezpieczny, to moja głowa w tym, żeby się zaangażował w tą lekcję. To tak, Przemku, tak jak ty widzisz, mi przypominasz o dzisiaj taki sprzęcik, taki czerwony, widoczny, tralalala, i ty nas tu spinasz tak elegancko. I ja wchodząc na lekcję też tych uczniów tak muszę tak spiąć elegancko. Muszę mieć pomysł, muszę być przygotowana, oni muszą widzieć, muszą słyszeć, muszą czuć, muszą się nie bać mówić.
bo czasami ci nasi uczniowie tak po głowie dostają, a Zosia do tablicy, Stasiu pała, bo nie umiesz, znowu się nie nauczyłeś, tak? A dlaczego się nie nauczyłeś i czemu nie umiesz? Jak Zosia i Kasia nie umie, to znaczy, że ja nie potrafiłam ich nauczyć, tak? Więc ta lekcja musi być takim powerem, oni muszą to czuć, czuć muszą moją energię, moją moc, i muszą chcieć się zaangażować, a to też moja głowa, żeby oni chcieli się zaangażować. Więc tak jak ja mówię, jak ten widoczny taki czerwony spinacz na tej przedsiębiorczości. Wiesz, jak mi się to podoba w ogóle, ten motyw tego spinacza. Ja chciałam powiedzieć, że to jest niesamowite, że to tak cudownie, bo to było oczywiście już w wypowiedzi Marcina słychać, tak jak Marcin mówi, że tak naprawdę, no właśnie, idzie za tym flow, tak? Jakie to jest niesamowite. Spinamy, mamy w głowie plan, ale tak jak mówił Jarek i to, co mówi Asia, idziemy za tym, z kim pracujemy, tak? Bo najważniejsze jest coś, co jest chyba jednak tu w środku i jak ta osoba się z nami czuje, nie? Tak to rozumiem. Najważniejszy jest drugi człowiek. O. No pięknie. No to tak, mam takie wrażenie, że chyba Marta tutaj chyba się zgodzi z tym, prawda, że najważniejsze jest... No kurczę, no prawie codziennie się widzimy, no to nie szłoby się nie zgodzić. Ja bym jej dała się nie zgodzić. Słuchajcie, bez drugiego człowieka to w ogóle nie ma edukacji. Kogo my będziemy edukowali, jak ludzi wykluczymy z tego? To jest pierwszy i podstawowy warunek. Druga osoba obok nas, której potrzeby musimy gdzieś wziąć pod uwagę. Musimy troszeczkę zaopiekować pewne obszary i dopiero jak, tak jak mówiła Asia, jak ta osoba, z którą pracujemy, będzie się czuła bezpiecznie, to ona się na nas otworzy i wtedy dopiero my możemy ją edukować, uczyć i jakieś tam nasze treści przemycać. Bezpieczeństwo i ta druga osoba zawsze na pierwszym miejscu. No jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale ja słyszałam kiedyś takie fajne zdanie, że dzieci, młodzież nie uczą się od tych, których nie lubią. Więc to jest ważne, żebyśmy my byli na tyle przygotowani, na tyle świadomi, żeby te dzieci, ta nasza młodzież nas polubiły. Tak, i nie wiem, czy... Przepraszam, Szemku, że jeszcze wejdę. Nie, ja sobie tak mówię pod nosem na zasadzie Beskitu, bo to zgadzam się. Słuchajcie, nasz pan Belfer, Dawid któregoś razu na jednym ze swoich licznych wystąpień powiedział takie słowa, że chociaż naprawdę jest super ekipa i są świetni nauczyciele, merytorycznie przygotowani, warsztatowi, wszystko mają super, to musimy liczyć się z tym, że możemy do kogoś nie dotrzeć. Że właśnie znajdzie się jakiś taki człowiek, który nie będzie z nami na tej samej linii. To nie oznacza, że my się poddajemy, ale żebyśmy też z tyłu głowy mieli, że te idealne lekcje mogą być kapkę nieidealne, bo właśnie wszyscy jesteśmy ludźmi. Piękny przekaz z tego bije. Ja myślę, że to, wiecie co, w kontekście w ogóle tego nauczania zdalnego teraz, kiedy wielu z nas po prostu doświadcza no takiego stanu, że te lekcje, kurczę, są takie, że co? My się staramy, my szukamy narzędzi, a uczniów też nie za bardzo słychać. Mamy wrażenie, że oni nas w ogóle lekceważą i tak dalej. I myślę, że to jest w ogóle chyba bardzo dobry moment, żeby się ostatecznie rozprawić z tym mitem idealności, tak mi się wydaje. Takie mam poczucie po prostu. Ja, oczywiście to też się różnie wygląda na różnych lekcjach, tak? Bo są takie lekcje, gdzie na przykład dajmy na to, jak się nie robi cały czas jakieś ćwiczenia, czy ktoś na przykład prezentację robi, spoko. Ale w momencie, kiedy człowiek jest przyzwyczajony do takiej pracy jakby face to face, no to siłą rzeczy, kurczę. Chociaż tak się zastanawiam, tak szczerze, czy na przykład tego typu zajęcia jak edukacja dla bezpieczeństwa, czy na przykład biorąc pod uwagę to, przynajmniej jak ja się uczyłem takiego przedmiotu, to się jeszcze PO nazywało, tam było mnóstwo praktyki w ogóle. Ja się zastanawiam, czy tu w ogóle ten aspekt jakby Marcinie nie jest pewnym problemem, no bo czy tu się da połączyć na przykład taką analogowość z mobilnością w ramach tej edukacji? To nie jest na pewno łatwe w sytuacji edukacji dla bezpieczeństwa, bo tu jest faktycznie dużo ćwiczeń. Cała pierwsza pomoc tak naprawdę to było bardzo dużo ćwiczeń praktycznych. Wszystkie inne też tematy związane na przykład z niektórymi wyjściami do jakichś instytucji i tym podobnych miejsc, to zawsze była jednak jakaś mobilność. Natomiast teraz to mamy ten duże utrudnienie, że niestety tylko zdalnie i raczej w bliższej perspektywie nie wrócimy do tych normalnych zajęć. Ale ja też uważam, że żeby te zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa były takie naprawdę może nie idealne, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, idealne nie mogą być, bo byłyby po prostu zbyt nudne, to powinniśmy się przygotować do tego w taki sposób, założyć jakieś oczywiście idealne plany, że będzie, zrobimy ten temat, albo on w ogóle super nam pójdzie, ale wchodząc przez drzwi, otwierając drzwi do klasy, widzimy, jaką mamy klasę. Nie wiemy,
Częściowo niektórych już znamy. Edukacji dla bezpieczeństwa wcale nie jest tak dużo. Na pewno myślę, że Jarek dużo lepiej zna klasy, z którymi prowadzi zajęcia, bo ma z nimi na pewno trochę więcej godzin. Natomiast edukacja dla bezpieczeństwa tych godzin nie ma tak wiele, więc tutaj no, trochę trudniej na pewno jest się nauczyć tych uczniów dokładnie, co z którą grupą możemy zrobić i w jakim tempie, ale to właśnie ta umiejętność czytania i ta chęć tego, żeby im coś przekazać, bo edukacja dla bezpieczeństwa jest super pod tym względem, że ona potrafi zadbać o to, żebyśmy mieli właśnie kogo uczyć. Mega, no tak. To jest naprawdę dosłowne w ogóle. Rzućmy bezpiecznie w siebie szklankami, żebyśmy później mogli bezpiecznie się pogodzić, czerpać przyjemność z pogodzenia się. Nie, no oczywiście, że tak, w ogóle bez dwóch zdań, ale wiecie, to ja myślę, że to coś takiego, że no bo na przykład powiedzmy edukacja dla bezpieczeństwa to jest taki przedmiot, który mi się na maksa kojarzy z praktyką, ale na przykład mi z praktyką bardzo kojarzy się także, kojarzą się różnego rodzaju formy, które ja na przykład robię bardzo często na lekcjach, gdzie robiłem, zanim zaczęła się edukacja zdalna, wszelkie formy kreatywne, wszelkie formy, wiecie, gdzie mamy jakiś substrat plastyczny, tak, i powiem szczerze, czasami czuję się jak ten Van Gogh, który po prostu ma, wiecie, odcięte ucho, ja chcę sobie ucho odciąć, bo mówię, Boże Święty, ja nie mogę tego zrobić. Agnieszka na przykład potrafi to zlinkować. Agnieszko, ja myślę, że ty chyba znasz przepis na może nie idealną, ale wow lekcję. Słuchajcie, ja oczywiście nie potrafię tak bez rysowania, więc ja wam tutaj pokażę to, co wyrysowałam przed chwilę, czy wyrysowałam wcześniej. I to jest właśnie fascynujące, wiecie, że wy o tym wszystkim powiedzieliście, czyli pomysł, przestrzeń i power. Te słowa po prostu wybrzmiały i ja uważam, że teraz naprawdę możemy się czuć jak rodzina, bo po prostu mówimy jednym głosem i to jest fantastyczne. No, także te trzy słowa, pomysł, przestrzeń, power, to jest właśnie to, co sobie myślę o moich, a jak widzę właśnie, że podzielacie to zdanie, to również w waszych lekcjach. Oczywiście ten pomysł jest najważniejszy, ale on przychodzi do mnie razem z artystami, których wybieram, czy artystkami, których pracę prezentuję. Ale później jest przestrzeń, bo musimy zbadać, jak te prace w nas brzmią, jak one w nas rezonują, co my tam ciekawego dla siebie możemy odkryć. I bez przestrzeni, bez dialogu, bez spokojnego czasu przeznaczonego na tworzenie, no to właściwie nie byłoby to właśnie, nie byłoby tej dobrej lekcji. No i power, o którym wspomniała Joanna, o którym wspomniał Marcin, Jarek, także power w takim rozumieniu, żeby może bardziej, żeby wzmocnić te dzieciaki, żeby tak, dać im głos, żeby pokazać im, hej, ale serio, ja się też od was uczę, bo to jest fenomenalne, w tej chwili my jesteśmy super takim etapie, kiedy oni widzą czasami więcej niż my, pod kątem ekologii, pod kątem świadomości, to jest wow. I to jest dla mnie też wow. Agnieszko, to jest mega, w ogóle wiesz, aż ciarki mam po prostu, bo ja w ogóle cały czas się jakby mierzę też z tym, że ja myślę nawet, chyba to jest lęk u nauczycieli, że co będzie, jeżeli się okaże, że czegoś nie wiemy, a w gruncie rzeczy to jest błogosławiony moment, bo uczeń wtedy może się czuć jakby właśnie takim trochę przewodnikiem. I tak sobie pomyślałem, jak ty powiedziałaś o tej ekologii, nasza liderka programów z historii i z WOS-u od lat bardzo się angażuje we wszelkie takie bardzo, bardzo różne złożone, wielowymiarowe formy wspierania aktywistycznej młodzieży, bym powiedział, czyli AGA JM. I AGA, ja tak się wiesz, zastanawiam, bo ja na przykład poznałem AGĘ pierwszy raz na żywo, kiedy prowadziliśmy wspólnie najlepszą lekcję WOS-u, jak to było nazwane, na Woodstocku wraz z sędziami Justiti. No ale Agnieszka też jednocześnie tutaj operuje na różnych polach, te wszystkie takie, wiecie, historyczne rzeczy, YouTube i tak dalej. I AGA, ty masz dostęp do tych różnych też form i jakby mnie to zastanawia, czy na przykład z twojej perspektywy to rzeczywiście jakby tak jest, jak my tu wszyscy mówimy, nie? Czy możemy o czymś, nie wiem, nie wspomnieliśmy, co na przykład jest jakieś turbo ważne? Wiecie co, ja normalnie jestem taką totalną gadułą i w ogóle nie czułam potrzeby, żeby się wyrywać do gadania, bo się bardzo zasłuchałam. I to jest piękny moment, kiedy faktycznie się spotykamy i myślimy podobnie, mówimy podobnie, czujemy podobnie.
Jakby wszędzie tak edukacja wyglądała, to Polska byłaby pięknym krajem, moim zdaniem. Natomiast tak, ja działam na różnych przestrzeniach z tego względu, że mi się bardzo nie podoba podział na przedmioty w szkole i uważam, że powinniśmy uczyć interdyscyplinarnie i ponadprzedmiotowo, dlatego zresztą wy też to robicie, to jest fantastyczne, że staramy się przeplatać, tak, wciągamy różne inne dyscypliny do siebie, łączymy. Trudno dzisiaj, na przykład ja też to w moim programie akurat ujęłam, jeśli chodzi o WOS, to trudno nie mówić o wyzwaniach już wymienionych tutaj przez was ekologicznych, prawda? Jak mogę uczyć o WOS-ie, czy mogę mówić uczyć o, nie wiem, wiecie, Mieszku pierwszym, a faktycznie planeta, no, w jakim kierunku zmierza, trudno powiedzieć, tak? I to jest takie wyzwanie, które musimy podjąć w szkole, nie możemy się go bać. Słuchanie uczniów, super, hiper ważna sprawa. Zobaczcie, jaką oni mają intuicję. Na przykład teraz te programy, które opłynęły Polskę, typu ubóstwo menstruacyjne, to jest inicjatywa uczennic w ramach Olimpiady Zwolnienie z Teorii, które wykrzyczały, że jest problem, o którym nikt nie chciał głośno mówić i nagle interesuje się tym Fundacja Kulczyk na przykład, tak? I udziela wsparcia, więc młodych trzeba słuchać. Tak samo mam wielki szacunek dla strajku klimatycznego, bo uważam, że robią fantastyczne rzeczy, także na pewno słuchanie młodzieży. Asia fajnie powiedziała, że uczniowie uczą się od osób, które lubią, ale też nauczyciele i nauczycielki muszą lubić młodych ludzi. Jeżeli nie lubicie młodzieży, to nie idźcie do pracy, do szkoły, proszę, błagam. Ale wydaje mi się, że jeżeli się tutaj spotykamy, no to wszyscy lubimy, tak? I to czujemy. Pomyślałam sobie, że w ogóle podpisuję się pod wszystkim, co powiedzieliście, w 100%. Ja bym dodała do tej idealnej lekcji, żebyśmy się nie bali eksperymentować, ponieważ czasami nie wyjdzie, żebyśmy mieli takie, wiecie, taką świadomość, że nauczyciele się potykają, są zbudowani z porażek, eksperymentują, patrzą, co wychodzi, a co nie wychodzi, to też jest okej, więc nie róbmy sobie tej presji lekcji idealnej. Ja zawsze mam taki barometr, w każdej klasie jest parę takich osób, które się szalenie zawsze nudzą, a jednocześnie się super sprawdzają, wiecie, w innych aktywnościach i trzeba znaleźć w jakich aktywnościach. I mam taki barometr, że jak widzę, że się nudzą, znaczy, że ja coś pieprzyłam, za przeproszeniem, to znaczy, że coś nie zainteresowałam, tak, nie wymyśliłam sposobu, żeby ich zaangażować, bo wiem, że da się to zrobić, także to na pewno ważne. Dla mnie też jest bardzo ważna idea Korczaka, w bardzo prostych słowach, która zawsze się, wiecie, zawiera. Nieważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale dobrze wiedział, tak? Więc ja na historii nie zarzucam faktografią, lubię uczyć kompetencjami, bardzo są ważne dla mnie kompetencje przyszłości przede wszystkim, bo ta przyszłość jest już teraz i te wyzwania, o których myśleliśmy, że nigdy się nie trafią, się trafiły, tak, w czasie pandemii, nagle się trzeba było przestawić zupełnie do nowego życia, więc po to musimy edukować. No najważniejsze jest dobro ucznia, jak najbardziej, też się w 100% pod tym podpisuję. No i nigdy nie chciałam być nauczycielką czy wychowawczynią, która wtłacza, tak, tylko która wyzwala, też jak mówił Korczak, także to są dla mnie takie słowa, którymi lubię się kierować. No i staram się, żeby tak ta moja edukacja wyglądała i też uwielbiam się inspirować od was, ale też liczę na to, że na tych webinarach, jak będziemy się spotykali, wiecie, z osobami, które do nas przyjdą, to ja z każdego webinaru zawsze biorę coś dla siebie i pamiętajcie, że jesteście specjalistami, specjalistkami, to są tylko nasze pomysły, ale dzielcie się też swoimi, bo my się też uczymy, jakby wszyscy cały czas jesteśmy w procesie, także no tyle. Cieszę się, że tu jestem. Aga, myślę, że pięknie w ogóle podsumowałaś w ogóle tę pierwszą część naszą, bo prawda jest taka, że ja oczywiście nie mówię tego na początku, ale bardzo się cieszę, że to wybrzmiewa. Że wybrzmiewa to, że troszeczkę nawet hasło, znaczy tytuł webinaru jest troszeczkę tak prowokacyjnie nazwany, nie? Że po prostu idealna lekcja. Okazuje się, że my nie musimy być idealni, tak jak mówiłaś, Polska jest nam odmówiony idiotyzm doskonałości. Musimy chyba wynika z tego, żeby być po prostu prawdziwi. To, co tutaj padło, to też jest mega, że my nauczyciele jesteśmy zbudowani z porażek. To tak samo jak na przykład historia bezpieczeństwa lotnictwa jest pisana tak naprawdę katastrofami, tak? Bo z każdej katastrofy my się uczymy czegoś więcej, tak? Czegoś, to jest w ogóle, może brzmi to strasznie, no ale jakby nie patrzeć, to jest element życia. Tak samo właśnie porażki, grunt, żeby coś z nich wyciągać. I myślę sobie też w ogóle w kontekście różnych innych założeń, zobaczcie, które my mamy na samym początku, bo debata się kojarzy z kłótnią często, a ja sobie myślę, zaraz, a czy debata może być ciekawa,
może być fajna, ale na przykład właśnie bez kłócania się, może. I ona dalej będzie świetna, jeżeli będziemy jakby, będziemy się słuchać i każdy dołoży jakiś element. I każdy z was ten element dołożył i to jest super w ogóle. Ja tu mam takie coś, o właśnie, pomyślałem sobie, że wystarczy was dmuchnąć i się sami ruszać w ogóle. Ja już muszę nic zrobić, naprawdę. I to właśnie chyba robi w ogóle nauczyciel często, nie? Że po prostu stymuluje. I tak sobie myślę, kurczę, że z tego tak naprawdę mega brzmiewa, że pomysł jasny, ale te kompetencje społeczno-emocjonalne, to bycie po prostu jest fundamentalne, a to nam umożliwia jakby przecieranie szlaków i rozwiązywanie problemów, na przykład połączenia tej analogowości ze zdalnością. I kochani moi drodzy, wszyscy nasi odbiorcy, chcę powiedzieć, że właśnie w tym kontekście my chcemy wam pomóc na maksa. I dlatego też, niczym uwaga, Zeus, który dał Pegaza Herkulesowi, każdy z nas daje po prostu wam coś od siebie, tak? Jakiś swój program, bo nas wszystkich, zobaczcie, łączą fundamentalne te same wartości, tak? Natomiast każdy tworzy coś dla was, tak? Tworzymy jakby dla wszystkich siebie, że tak powiem, gotowe rozwiązania, dzielimy się tym, co my sami wypracowaliśmy, tak? To jest bardzo ważne i korzystając oczywiście jeszcze z tego, że tak powiem, w sumie nie wiem, z czego korzystając, po prostu ja zachęcam was wszystkich, jeżeli chcecie, zadawajcie pytania, a ja teraz przejdę jakby w cudzysłowie do drugiej części, wszystko są powiązane, do tego jakby bardzo, bardzo bym was po prostu prosił o to, żebyście tutaj, moi współrozmówcy, żebyście opowiedzieli, przedstawili ten swój program, tak, przez pryzmat właśnie tej naszej wcześniejszej rozmowy o tej dobrej, idealnej lekcji, która być może nie istnieje, na co wystawiacie jakby w tych waszych lekcjach i co otrzymają nauczyciele, którzy będą wasze programy realizować, tak, mobilne i tak dalej. Bardzo, bardzo myślę, że to byłoby super, zwłaszcza, że tutaj wiecie, już startują webinary z Broku Humanistycznego, dlatego gdyby każdy po prostu, tak wiecie, o 2 minuty powiedział, czegoż można się spodziewać, to myślę, że w ogóle byłby czat. I tym razem, uwaga, tym razem ja świadomie zacznę od tej, którą przez, ja nie wiem, po prostu losowo wcześniej zostawiłem na końcu, absolutnie nie chcę, żeby w ogóle myślała, więc w imię, tutaj, czyli nie chcę, żeby myślała, swoją drogą to jest dziwne, nie chcę, żeby myślała źle po prostu, więc grani ostatni będę powiedział, Agnieszko Babko od Histy, cóż w twoich programach, mobilny historyk, mobilny... Chci, żebym myślała. Dobra, chcę. Wiecie co, no, ja miałam wyzwanie, ponieważ musiałam napisać tak naprawdę 2 programy i starałam się, żeby pewne treści czy wizje nie powielały się w nich, więc mam tą świadomość, że większość nauczycieli i nauczycielek historii jednocześnie są włosowcami, więc prawdopodobnie ta ilość was się tutaj zdubluje i czy będziemy się spotykali częściej. Na co postawiłam? No postawiłam na kompetencje oczywiście, tak jak już zapowiedziałam, bardzo ważne jest dla mnie myślenie kreatywne. Chciałabym w prosty sposób pokazać, jak te kompetencje kształcić, bo to naprawdę nie jest wcale trudne. Czasami nawet my to robimy, tylko nie zawsze mamy świadomość, że to robimy, więc ja wam powiem, kiedy to robimy. Oczywiście będą elementy aktywistyczne, nie byłabym sobą, także jak najbardziej polecę trochę fajnych książek, mam nadzieję trochę fajnych filmów. Starałam się dobrać proste narzędzia TIK, przy czym ja nie jestem wcale królową TIK-u, nie czuję się bardzo, bardzo kompetentna, czyli można powiedzieć, że jestem pod tym względem bardzo przeciętną nauczycielką, więc starałam się zrobić tak, że proponuję narzędzie, ale jednocześnie będzie można taką samą lekcję zrealizować, nie korzystając wcale takiego narzędzia, więc mają to być pewnego rodzaju alternatywy. Też chciałabym, żebyśmy pamiętali wszyscy, że właśnie żadna aplikacja nie zastąpi nigdy relacji, więc aplikacje, wiecie, jakieś tam programy i tak dalej, to są wszystko dodatki do tego, o czym powiedzieliśmy, do tej głównej idei, czyli szkoła jest oparta o relacje, o tym, że mamy ze sobą dobry kontakt, że się szanujemy nawzajem. No i chciałabym kształcić dla przyszłości, dlatego tak lecimy z programem, który ma do tego moich uczniów przygotować. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dużo jest niespodzianek, nie będę za dużo zdradzać. Aga, w ogóle, tak swoją drogą, wiesz co, powiem ci szczerze, że to jest po prostu, ja myślę, że wielu z nas tego potrzebuje, jak słyszę od nauczyciela, nauczycielki, która jest autorytetem i mówi, ja nie jestem żadną specjalistką TIK-u. Jakby wiesz, bo to właśnie to jest z tym przekleństwem tej doskonałości. Nasz system jest nabudowany w tym ocenianiu, porównywaniu i tak dalej, a kurde, nie o to chodzi. Dlatego, no jakby to powiedzieć, znaczy w sensie psychiatrycznie to może też brzmi dobrze, że nie masz TIK-ów, natomiast generalnie po prostu krótko mówiąc, myślę, że to bardzo, bardzo pomoże wielu nauczycielom. Naprawdę, dzięki Aga. Dzięki i tym bardziej szacun, bo 2 programy, nie?
Okej, okay. To teraz idziemy w drugą stronę. Jest Jarek, mobilny polonista, Jarek Basaj. Jarku, czy powiedziałbyś nam dwa słowa o tym swoim programie? Tak, dwa słowa. Mam nadzieję, że nie dużo więcej, bo też jestem gadułą. Humaniści. Tak. Ja w swoich spotkaniach z nauczycielami chciałbym zwrócić uwagę na to, jak współczesnemu pokoleniu nastolatków mówić o przeszłości w taki sposób, żeby nie było to dla nich czarną magią. Żebyśmy mogli właśnie przez pryzmat współczesności poznać wiele aspektów tego, co było, a chciałbym pokazać także, że popkultura jest takim elementem, który, trochę prowokacyjnie postawić pytanie, czy w ogóle popkultura jest właściwym miejscem do rozważań na najważniejsze tematy. I dlatego będę szukał między innymi inspiracji w moich ulubionych miejscach popkultury. Trochę film, z którym na co dzień pracuję dość sporo. Trochę takich tekstów nieoczywistych. I powiem wam, że pomysły na te moje programy pojawiły się między innymi z rozmowy z uczniami. Kiedy się okazało, że rozmawiamy o czymś, co mnie wydaje się totalnie oczywiste, a oni ode mnie się dowiadują, że są takie rzeczy na świecie. I między innymi chciałbym porozmawiać właśnie także, jak otworzyć młodzież do tego, żebyśmy mogli w tym zdalnym nauczaniu troszeczkę się usłyszeć i czasami się zobaczyć. To myślę, że wcale nie jest takie proste. Pokażę więc kilka prostych narzędzi. Tak jak Agnieszka powiedziała, one mają nas wspomagać. Jeżeli będą mogły nam pomóc w tym, żebyśmy mogli się lepiej komunikować w zdalnym nauczaniu, to super. I na to też chciałem zwrócić uwagę, chociaż tak sobie myślę, że ważne jest w ogóle, żeby doprowadzić do tego, że nasze lekcje niech będą wreszcie gdzieś daleko poza internetem. Jarku, bardzo dziękuję, wiesz, bo kurczę, to jest naprawdę, znaczy ja w ogóle uwielbiam coś takiego, stawiać pytania fundamentalne i na przykład jako człowiek, który doskonale kocha w ogóle, jara się kulturą, wykorzystuje w edukacji i tak dalej, to ja bardzo często sam sobie stawiam pytanie, no dobrze, ale czy na pewno to jest... Dzięki, Aga, jesteś kochana, naprawdę. Zupełnie przypadkiem. Ja też mam na półce stoi. Nie, bo za mną to też stoi na webinarach, ale po tego to się nie spodziewałem. Jestem wzruszony w ogóle, dzięki. No, w każdym razie generalnie lubię stawiać to pytanie, no po prostu tak trochę podważać rzeczy fundamentalne, ale dlatego, że kiedy my podważymy coś, do czego jesteśmy absolutnie przekonani, to my możemy też włapać argumentację, nazwijmy to adwersarzy, i też sami się przekonać dużo bardziej racjonalnie do tego, jakby w co wierzymy. To jest mega ważne, dlatego to myślę, Jarku, że to jest super i mam poczucie, że twoje lekcje naprawdę będą lekcjami w ogóle, wiesz, i języka, i myślenia, bo przecież język i myślenie w ogóle bardzo się z tobą łączą, to się absolutnie ze sobą składa. Bardzo wiele jakby w sensie w szkole o tym się nie mówi, a przecież to jest tak naprawdę clue. Język, myśl i tak dalej. No i oczywiście, jak wiadomo, ćwiczymy język, doskonalimy język, no to tutaj, jak mówi neurobiologia, często ulegają wzmocnieniu nasze kompetencje muzyczne. Więc ja może bym tutaj pana Marcina L. zapytał o jego program. Ja w moim programie chcę przekazać jak najwięcej pomysłów moim odbiorcom i nauczycielom, żeby te lekcje były dynamiczne i pełne pasji przede wszystkim, żeby wciągnąć w te lekcje młodzież, żeby sama chciała dążyć, tak to już wspomniałem, do poznawania wiedzy i żeby wiedziało i żeby czuli, że to właśnie ich jest stąd. I ta muzyka po prostu jest, no, towarzyszy im cały czas. Wybrałem przeróżne tematy, będzie mówić o tańcu na przykład, o powstaniu tańca, o historii tańca. W ogóle aplikacja Operon jest czymś fantastycznym. Tutaj jest tyle różnych ciekawych tematów. No, ja wiem, jak z muzyki jest. To naprawdę wielka, wielka rzecz. Później będę opowiadał o sztuce,
o potrzebach tworzenia. Ja sam jestem, no, powiedzmy, twórcą, no różne rzeczy robię, jestem troszeczkę taki bardzo dynamiczny w swojej działalności. Nie. Stąd też mówił o przenikaniu się różnych dziedzin sztuki, malarstwo i architektura, a przy okazji powiem o interwałach, a do tego nawet wykorzystałem Eda Sheerana. Co Ed Sheeran może jest wspólnego z interwałami w muzyce? A może być. Młodzieży bardzo się to podoba. Będę mówił też o muzyce, polskiej muzyce ludowej i o folku, bowiem uważam, że to jest, no, mamy piękną, fantastyczną muzykę, tradycję i kulturę i powinniśmy tak sprawić, żeby młodzież wiedziała, że to jest moja muzyka. To jest po prostu mój kraj. To jest to, z czego wyrosłem i kim jestem. I to po prostu chcę przekazać w taki sposób, żeby to do nich dotarło. Że to jest coś, nie wiadomo, żeby nie było między tym a młodzieżą granic. Tylko po prostu, że to jest po prostu prosto z serca. Więc mnóstwo pomysłów. No i będę się też dzielił z innymi też pomysłami, gdybym chciał stworzyć coś, po prostu coś wspaniałego, z czego wszyscy w naszej pracy codziennej skorzystamy, dla młodzieży, dla naszego wspólnego dobra, którym jest muzyka i sztuka w szkole i w życiu. No. Słuchajcie, i wy myślę, że się nie dziwicie, dlaczego to właśnie w momencie, kiedy sieć obiegło nagranie lekcji z Marcinem Lemiszewskim, cała Polska zobaczyła, że jednak lekcje z TVP mogą być fajne. Ja tego nigdy nie zapomnę w ogóle, jak nagle po prostu objawiło mi się coś wow. Chyba czujecie sami te ciary, które ja mam również. Naprawdę, Marcin, ja chyba jednak skonstruuję ten wehikuł czasu i się przeniosę, wiesz, w przeszłość granie, albo ciebie jakoś tam, nie wiem, żebym po prostu, wiesz, miał takie lekcje muzyki, bo często ludzie się tego boją, podobnie jak się zresztą boją w ogóle plastyki i tak dalej, więc myślę, że to jest idealnie, żeby oddać głos Agnieszce. Tak, bo plastyka może być straszna. Ale nie za Agnieszką. Dokładnie, znaczy nie, ja bardzo cenię, słuchajcie, zdanie, które powiedziała Marina Abramowicz i je po prostu uwielbiam, o tym też trochę będę zresztą mówiła. Sztuka może cię albo wyciągnąć w górę, albo ściągnąć w dół i teraz my musimy sobie wybrać, nie? W którą stronę idziemy, a ponieważ możemy wszystko, naprawdę na lekcjach możemy wszystko, no to sami podejmujemy tą decyzję, ale fajnie jest mieć tą świadomość, że to tak działa, nie? Ja nie lubię pokazywać sztuki, która straszy która jest, no jednak ściąga w dół. Nie lubię tego pokazywać, tak więc raczej nie liczcie na tego rodzaju tematy, bo myślę, że wystarczająco trudne okoliczności nam czasami się przytrafiają, że naprawdę nie musimy się sami jeszcze bardziej właśnie dołować, nie? Ale słuchajcie, słyszałam, że wam się spodobały rysunki, więc tu mam jeszcze jeden. Więc tak, to jest bardziej skomplikowany, złożony rysunek, ale on mniej więcej odpowiada temu, o czym będę mówić i jak mniej więcej wyglądają te moje lekcje, czyli jest ten flakon eliksirów z napisem Inspiracja i od tego wszystko się właściwie zaczyna, nie? Przyjmujemy jakieś okulary, patrzymy, badamy pod lupą, co nam tutaj gra, co nam odpowiada, jak my to widzimy, ale potem jest właśnie ta przestrzeń. Słuchajcie, to, że nie wiem, nie? Ja nie muszę wiedzieć. Albo to, że słucham, bo ja chcę słuchać, nie? Albo to, że pojawia się to myślenie. Albo, że są drogowskazy, które nie są w ogóle podpisane, bo my być może nie wiemy, dokąd nas jeszcze to poprowadzi. No i na końcu relacja, no bo bez tego po prostu no ani rusz. Nie, to jest po prostu wow. Dziękuję. Ja to lubię mówić w takich sytuacjach. Czy słyszycie ten odgłos po prostu szurania, bo ktoś pozamiatał? Słuchajcie, ale tak naprawdę to jest mega. Ja myślę, że też biorąc pod uwagę czas, ja nie będę oczywiście tego tutaj jakoś rozwijał mocno. Chcę tylko powiedzieć jedno zdanie. A propos tego, co powiedziała Agnieszka, moim zdaniem to jest mega ważne. My mamy naprawdę trudne czasy i zobaczcie, że jakby jest taka pewna chęć do tego i niektórzy to robią.
takiego taplania się w tym, nie? A tak jak tutaj zobaczycie, tam na samej górze jest Fryderyk Nietzsche, on jest tam po lewej stronie, go nie widać, ale zaraz wam pokażę. To granie Fryderyk Nietzsche powiedział kiedyś, im dłużej i bardziej wpatrujesz się w otchłań, tym bardziej otchłań zaczyna wpatrywać się w ciebie. Więc ja powiem szczerze, że w ogóle, wiecie co, ta pozytywność, która, to nie jest właśnie coś najważniejsze, to nie jest sztuczna pozytywność. Po prostu ta taka prawdziwa, wydobyta z serca generalnie, to jest po prostu coś, co jest w ogóle naszym światłem, a jak o świetle mowa, to tutaj nad Asią świeci takie światło w ogóle poznania, wiedzy i radości. Asiu, jakbyś ty mogła powiedzieć jeszcze o programie? O podstawach przedsiębiorczości, rozumiem. To słuchajcie, kochani, podstawy przedsiębiorczości w moim wydaniu są dla matematyka, dla polonisty, dla historyka, dla plastyka i wszystkich innych. A otóż powiem wam dlaczego. Ja jestem fanką komunikacji. Komunikacji zarówno tej werbalnej, ale tak mega, mega takiej niewerbalnej. To jest chyba książka, którą kocham najbardziej na świecie. Słuchajcie i zobaczcie, my naszą młodzież musimy nauczyć się komunikowania się. Zwróćcie uwagę, my teraz często prowadzimy lekcje z duchami, po prostu z duchami. Młodzież za tych ekranów boi się włączyć kamery, boi się porozmawiać, boi się powiedzieć, dlaczego się boi, bo boi się oceniania, tak? I my musimy nauczyć tą młodzież tej otwartości. I ja na moich tutaj lekcjach będę starała się pokazać Państwu sposoby, jak z tymi młodymi ludźmi się komunikować, jak uczyć ich komunikacji. A powtórę, dlaczego dla każdego dalej. Kto nie był na rozmowie kwalifikacyjnej, ręka do góry? No kto? Wszyscy byli, no proszę. No to będę przygotowywała uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej. Pokażę, jak to zrobić. Czyli też znowu bomba, bo na każdy przedmiot. A na koniec, z racji tego, że też jestem przedsiębiorcą, pokażę, co z tym biznesem, słuchajcie, jak zacząć i żeby nie skończyć. A my też się możemy zapisywać na twoje lekcje. Właśnie... Jasne, zapraszam. Jej, ale wiesz co, Asiu, ja ci powiem szczerze, że ty tak tym, co teraz powiedziałaś, wiesz co, przełamujesz takie, bo to oczywiście znowu jest kolejna taka trochę prowokacyjna rzecz, że my tak mówimy hu 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 matematyczno-przyrodnicze, hu 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 humanistyczne, bo wiadomo tak naprawdę, że nauka to jest w ogóle jeden świat, no trzeba ją trochę jakby w celach organizacyjnych podzielić, ale zobacz Asiu, jakie to jest mega. Uczysz przedsiębiorczości i pokazujesz, jak bardzo ważne są te miękkie rzeczy, chociaż one są najtwardsze, bo na nich wszystko stoi, bo to jak się zaprezentujesz na rozmowie kwalifikacyjnej, de facto będzie clue, tak? A mówiąc, że jeszcze jesteś przedsiębiorcą, myślę, że to jest w ogóle tak ważne, bo w tym momencie, tak jak na przykład, załóżmy, tak, Agnieszka jest nauczycielką sztuki i co? I pokazuje rysunki, nie? Marcin to pewnie słucha, wiadomo, tam teraz heavy metalu w tych słuchawkach, wiadomo. Natomiast na przykład tutaj Asia, tak, Asia mówi z przedsiębiorcą, jest tak mega, że to tak płynie z was. I to jest właśnie super w tej mobilnej szkole, że to dosłownie płynie z waszych doświadczeń, z naszych w zasadzie doświadczeń. Ja nie będę tutaj, bo ja też powinienem powiedzieć o tym programie Filozof Etyki Wychowawca, ale ja wolę jednak oddać głos innym. To nie jest tak, że nie mam nic do powiedzenia w tym zakresie. Muszę w końcu przyjąć do tego. Natomiast po prostu naprawdę zależy mi na tym, żebyście wy mówili, bo mówicie po prostu rzeczy mega piękne i tak dalej, ja jeszcze bym miał czas na to. Asiu, bardzo ci dziękuję i last but not least, Marcin W. Marcinie, a twój program EDB? EDB, to ja będę starał się przede wszystkim wam pokazać to, że to jest przedmiot dla ludzi naprawdę z takim powołaniem, z misją, bo tam robimy cuda. Możemy robić naprawdę wiele rzeczy. Możemy ten przedmiot oczywiście zrobić jak każdą smętną, nudną lekcję, tylko chyba nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby ci uczniowie chcieli do nas przyjść, chcieli wyszli z czymś konkretnym. No i tak naprawdę ja w swoich programach poruszyłem takie trzy, moim zdaniem, dosyć ważne tematy, czyli słynne pożary i zagrożenia, które się z tym wiążą. Dorzuciliśmy również te tajemnicze dwa magiczne skróty RKO i AED. No i to, co co roku niesie nam wielką falę śmierci, czyli niestety wypadki nad wodą, bo do tego jest bardzo dużo. A ja będę starał się pokazać moje patenty, jak o tym powiedzieć trochę ciekawiej, trochę może inaczej, może czasami trochę zszokować uczniów, ale po to, żeby może było mniej takich przypadków, albo było mniej ofiar po prostu, bo to o to walczymy. Super. Marcin, dzięki bardzo. Ja teraz chcę powiedzieć, że jakby tutaj ja ominąłem, że tak powiem, zupełnie świadomie Martę, liderkę programu Mobilny Pedagog, bo jakby tutaj ten program z perspektywy lekcji, no to nie jest jakby, wiecie, you know what I mean, tak? No pedagog trochę inaczej pracuje, ale Marto, jeżeli ty byś chciała jakieś zdanie rzucić nam, to oczywiście śmiało, żeby, wiesz, nie było, że tutaj nie zapytałem pedagogzki.
Jasne, ja króciutko, bo ja tutaj Państwo jesteście gadułami, tak się przedstawiacie, ja trochę mniej, więc będzie szybko. Słuchajcie, jak ja widzę jakby to, co chcę Państwu zaproponować. Macie po prostu cudowny, jestem fanką wielką, program Mobilny Wychowawca. Przemek z Martą Muńską robią cuda tam. Także opiekujecie się swoją klasą. Macie Oktawię Gorzyńską, która pokazuje relacje i budowanie takiej, wiecie, kooperatywy i różne takie sprawy, które tak naprawdę są fundamentem szkoły. A pedagoga widzę tutaj w tym programie jako taką satelitę, która gdzieś dookoła troszeczkę krąży i stara się zaopiekować pozostałe obszary. Ja całe szczęście dla siebie nie muszę się stykać z potworem, który się nazywa podstawa programowa i mogę spokojnie pracować bez tego. Natomiast trochę było utrudnieniem właśnie wyszukanie tych obszarów, które są najważniejsze. Natomiast to uczniowie dyktują. Tak, to są ich zainteresowania, to są ich potrzeby, które oni zgłaszają. Chciałam, żebyście Państwo, przystępując do programu Mobilny Pedagog, mieli taką świadomość, że szukamy w tym programie takiej swojej osobowości, która pozwoli nam trochę oswoić tego pedagoga. Żeby to nie była, słuchajcie, taka, wiecie, taka o. Tylko o żeby taki oswojony, bo on zacznie szczekać, jak mu pozwolę, ale uznajmy, że jest taki cudny. I słuchajcie, chciałam, żebyście tak postrzegali tą swoją rolę i być może będę w stanie wam to pokazać, jak zrobić, żeby z uczniami mieć taką miłą, pluszową relację i żeby oni chcieli do was przychodzić, chcieli z wami rozmawiać, dzielić się i żebyście byli dla nich tam. Marta, ja jestem kupiony i to nie tylko dlatego, że to jest Harry'ego Pottera. Ja myślę, Marto, że to, wiesz co, to co ty powiedziałaś, to mi się kojarzy ze stawianiem takiego muru, ale nie w rozumieniu takiego, żeby przed kimś się schować, tylko muru, który się stawia, żeby zbudować dom. I są cegły i tak powiedziałaś, że tak krążysz jako pedagog, ty jesteś takim klejem. Klejem, kitem, znaczy kitem w tym dobrym rozumieniu, wiadomo, bo teraz taki co różnie bywa, ale ty tak pozwalasz to wszystko właśnie połączyć i tak jak powiedziałaś, Oktawia, Marta Muńska, ja w tych programach mobilny dyrektor, wychowawca, filozofii etyk, bo też się wiąże z tym, no wiadomo, że też gdzieś tam to ogarniamy. Bardzo, bardzo dziękuję naprawdę tobie, Marto, i wam wszystkim. Ja chcę powiedzieć, że jest 19:01 i mam kilka pytań, co prawda, ale nie będę tych wszystkich pytań brał, bo po prostu byśmy tutaj siedzieli jeszcze długo. Ale ja bym chciał zadać wam takie trochę zadanie domowe, w sensie nam tutaj wszystkim rozmówcom, bo tu padło takie pytanie, które mnie zafascynowało. Czym jest w obecnych realiach normalna lekcja? Nie ma normalnej. Są same nienormalne. Serio, nie ma normalnej i całe szczęście, bo wychodzimy poza schemat. Jasiu, a jesteś tam? Jasiu, odezwij się. No tak, ale słuchajcie, poza wywoływaniem duchów i tym seansem spirytystycznym wiecznym, to naprawdę, tak jak dziewczyny mówią, całe szczęście, że nie ma normalnych lekcji. W końcu ich nie ma, w końcu możemy pracować i czerpać z każdego źródła. Słuchajcie, mamy cały internet, mamy mobilną aplikację cudną, tam są naprawdę skarby. Po co nam normalne lekcje, jak my mamy takie czary? Właśnie, i wiecie co, i zobaczcie, jakie to jest niesamowite, że my się przyzwyczailiśmy do tego, tu trochę pojadę tym programem Mobilny Filozofii Etyk, siłą rzeczy, a już jutro się widzimy, hello, tutaj na zagadnieniu dobra i szczęścia, że zobaczcie, my tak się przyzwyczailiśmy do takiego pojęcia normalności. Do normalności, do tego, że nie wiem, normalne to jest na przykład zgodne z naturą, a Kartezjusz już powiedział x set lat temu, że przecież tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak obiektywna normalność, jak jakaś taka obiektywna natura. Nie ma po prostu czegoś takiego. Dopóki jakby nie robisz komuś krzywdy, rób co chcesz, tak? Rób wszystko. I mam takie wrażenie, że to jakby w takich sytuacjach wielkich, dziejowych, jak pandemia na przykład, my znowu bardzo tego doświadczamy, tak globalnie, że nie ma czegoś takiego jak jakiś wzorzec, którego musimy święcie przestrzegać, bo jak nie, to bach, nie? Tutaj podstawa programowa się pojawiła. Ja nie chciałem tych dwóch słów wypowiadać tutaj podczas tej debaty, bo one mają takie oddziaływania jak Avada Kedavra w Harry Potterze, ale jak już się pojawiły, to myślę po prostu, że bardzo dobrze się pojawiły, w tym sensie, że zobaczcie, że nagle się okazuje, że nie musimy być normalni. Nie musimy się, wiecie, dopasowywać, tak? Dużo trudniej jest mimo wszystko, to też jest ciekawe, zweryfikować nas, to, że na przykład robimy mega fajne rzeczy na lekcjach, tak? Ale może też jest dużo łatwiej. Tego nie wiem i ja wnikać w to nie będę, natomiast ja chciałbym, żebyśmy my wszyscy, rozmówcy,
uczestnicy, ale także konsultantki wydawnictwa Operon, żebyśmy pomyśleli sobie, czy w ogóle jest sens tak naprawdę próbować, załóżmy, w tych realiach trzymać się na przykład jakichś wcześniejszych naszych form, właśnie żeby to było normalnie. Natomiast tutaj jest jeszcze pytanie takie jedno i ja bym chciał, jakby, żeby to było takie pytanie, znaczy, żeby odpowiedź na to pytanie była bardzo krótka z waszej strony, tak? Trochę tak na zasadzie, to nie jest żaden przytyk, że jesteście gadułami, no może troszkę. Chodzi o to po prostu, że love you all. Chodzi o to, żeby to było takie trochę pytanie, troszkę często po lekcjach się mówi, z czym wychodzisz? Ja bym chciał, żebyście odpowiedzieli, moi wspaniali rozmówcy i rozmówczynie, z czym wychodzicie, a jednocześnie, żeby to była odpowiedź na pytanie, skąd czerpiecie inspirację do swojej pracy? Myślę, że to fajnie połączycie, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Z czym wychodzicie? I jednocześnie niech ta odpowiedź będzie odpowiedzią o źródło. Odpowiedzią na pytanie o źródło waszej mocy. Tak was zażyłem na koniec. Znaczy, przepraszam, bo ja nie jestem zażyta, wiecie? Sorry, Przemek, ale ja wychodzę i moje źródło również jest w tym samym punkcie, także zatoczyłam koło. Ludzie, energia i to, co możemy sobie nawzajem. To nigdy nie jest proces w jedną stronę. On zawsze działa wielokierunkowo. Także tu jest moje źródło mocy i tu jest to, z czym wychodzę. I bardzo jest mi miło, że z wami mogłam spędzić ten czas, bo się czuję trochę jak w domu. No, jest przeświadczeniem takim, że ten młody człowiek sobie poradzi w życiu. Mimo tego, że nie będzie znał budowy oka, mimo tego, że nie będzie wiedział, kiedy bitwa pod Grunwaldem była, mimo tego, że no nie będzie wiedział, co to jest popyt i podaż, tak? Ale on pójdzie w świat i się świetnie zaprezentuje na rozmowie kwalifikacyjnej, tak? I dostanie tą wymarzoną pracę i że ten młody człowiek będzie miał taką świadomość, że teraz są takie czasy, że się uczymy przez całe życie. Tak, 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 tak. Zawody się zmieniają, perspektywy się zmieniają, więc nie ma takiego zawodu, który my będziemy wykonywać, raz na zawsze. I być może to, co kiedyś uważało się za taki kanon, że wszyscy muszą wiedzieć, była bitwa pod Grunwaldem, być może to po prostu już nie muszą, nie? Na tej zasadzie. Nie, no na pewno sobie w życiu nie poradzi, jak nie będzie wiedział, no co ty. Kurde, masz rację. No, tak. Kaleka życiowy, no. No, dobra, dobra, ja się wycofuję z tak absolutnie. Idę tutaj pokornie do historyczki, żeby nie spać w histerię, że tak powiem. Agnieszko, co mi mnie polecisz? Czasami uczniowie przepytują z dat, bo wiedzą, że ja nie znam i też im zawsze mówię, że w ogóle nie o to chodzi w historii, żeby znać ileś tam dat, tylko żeby umieć myśleć logicznie, wyciągać wnioski, myśleć przyczynowo, skutkowo i tak dalej. Krótko powiem, bo też faktycznie już przekroczyliśmy czas. Życie, tak? Życie mnie inspiruje i uważam, że musimy edukować do życia. Jeżeli nie uczysz do życia, to nie ma sensu. No tyle, no nie bez rozwodzenia się, życie. Bez rozwodzenia się, uniknęliśmy rozwodu. Nie, nie będzie rozwodu. Marta nie jest tabletką, nie została zażyta, więc naprawdę dobrze widzę tutaj, kochani. Jeszcze mamy nasze zacne czworo cudownych osób, które powiedzą nam, mam nadzieję, odpowiedzą na to pytanie. Who's first? To ja. Ktoś jest zaskoczony. Ja inspiruję się innymi osobami, oczywiście nauczycielami, ale przede wszystkim uczniami i chcę również, żeby uczniowie inspirowali się sobą. Na przykład jak poznajemy muzykę, to robię coś takiego, że każdy z uczniów może powiedzieć, zaprezentować swoje inspiracje muzyczne, swoją muzykę. I okazuje się, że nie wszyscy słuchają tego samego. I wtedy, jak każdy już powie, ja to oczywiście podchwytuję i idę tym tropem i wtedy opowiadam o danym gatunku muzycznym i mi słuchają, a to jest może posłucham tego i też ich naprowadzam po prostu, żeby mieli otwarte horyzonty i nie mieli granic do słuchania żadnej muzyki. Bo tak naprawdę, skoro muzyka jest, to znaczy, że jest potrzebna. Nie ma muzyki niepotrzebnej. No, muzyka to jest w nas, więc po prostu trzeba te wszystkie granice po prostu usunąć, żebyśmy mieli w pełni świadome, wykształcone, kochające muzykę społeczeństwa. Super. I teraz mam ochotę zaśpiewać Keine Grenzen. Super, Marcin, naprawdę. Okay. A tutaj Marcin, Agnieszka, Jarek, z czym wy wychodzicie? Słuchajcie, ja to myślę, że mnie skierowało do tego, żeby uczyć o bezpieczeństwie. Takie kilka wydarzeń, kiedy dowiedziałem się o tym, że taki nawet mały 4-5-latek był w stanie wezwać pomoc i uratować cały budynek.
I to było takim wielkim kopem, żeby po prostu stwierdzić, że to jest ta działka, w której chcę pracować, chcę coś robić dalej, żeby przekazać tym ludziom tą wiedzę, bo to daje to. I do tej pory, gdy słyszę w mediach jakieś takie podobne wzmianki, to człowiek po prostu jest taki pozytywnie zbudowany, bo ja tu dołożyłem jakąś małą cegiełkę do tego, że to tak działa i to jedzie dalej. Super, Marcin. To w ogóle bardzo mi się kojarzy z tym, co Agnieszka powiedziała o Korczaku, bo Korczak też mówił, że dzieci to są ludzie przecież, tylko że mniej, znaczy dorośli, znaczy dzieci i dorośli wszyscy są ludzie, a dzieci są mniejszymi dorosłymi, ale są takimi samymi ludźmi. Super. To teraz uwaga. Agnieszka, Jarek. Who is first? Jarek. Tak, myślałem, że Agnieszka czeka, żeby zrobić super finał. Ja tu... Zacząłem zainspirowany i wychodzę zainspirowany i wychodzę na pewno z czymś takim, taka nie nauczaj, tylko moderuj i aktywnie słuchaj. To są takie wnioski, które we mnie zostają z tego, co tutaj wszyscy mówiliśmy. Super. Czerwony krokodyl. Mega. O, i tyle. Super, dzięki Jarku. I Agnieszko. Ja też króciutko, bo tutaj jesteśmy już trochę po nie w czasie, więc... Na delegacji przyrodniczej mieliśmy dokładnie taką samą sytuację. Ale jestem z Poznania, wiesz, ten rygor po prostu, punktualność, wiem, to jest jakiś, wiesz, jest coś, czym ja cały czas się borykam. Tak masz. Więc słuchajcie, pierwsza refleksja to, że naprawdę to jest cudowne z wami być i zobaczyć, że razem na pokładzie statek po prostu szaleńców, a pasjonatów i myślę, że płyniemy do przodu. Dokładnie tak. Jakie inspiracje tam na horyzoncie, no to ojejku, o inspiracjach to ja już może na webinarach będę opowiadała. Super. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, Aga, i chcę powiedzieć, moi drodzy, że ta debata, która właśnie się zakończyła, za którą wam mega dziękuję, inauguruje start bloku humanistycznego i już od jutra codziennie przez najbliższy tydzień odbywają się właśnie webinary z przedmiotów humanistycznych. Słuchajcie, wszystkie szczegóły jak zawsze, tak? To wiecie, moja święta formułka operon.pl. Ukośnik, mobilna szkoła 2021, zapisy i tam po prostu wszystko jest aktualizowane o nowe wydarzenia, więc jakby tutaj zupełnie nalajcie śmiało. Coś jeszcze chciałbym powiedzieć, że oczywiście zapraszam do wszystkich webinarów, tak, bo one generalnie trwają oczywiście od poniedziałku do piątku, w cyklach tygodniowych, na przemianie z blokiem matematyczno-przyrodniczym. Wszystko na stronie Operonu oraz na Facebooku będzie. Jestem naprawdę podjarany na maksa wami, tym wszystkim po prostu, co tu się dzieje. Ja w takich sytuacjach mam poczucie, że nie jestem w pracy i tego wam wszystkim życzę, nasi odbiorcy i odbiorczynie, żebyście wy też naprawdę dali sobie prawo do tego, żeby pracując móc się nie czuć jak w pracy, o tak bym to nazwał. Dlatego też, jeżeli ktoś miałby zadać mi pytanie, czy być z nami w mobilnej szkole, czy nie, to Szekspir mówił być albo nie być i ja powiem, no sorry, wiadomo, że być i chyba nie muszę was do tego przekonywać po tych ludziach, po tej rozmowie i tak dalej. Kocham, ściskam, widzimy się ze mną akurat jutro. Buziaki, kociaki, jak to często mówię, pa, 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 pa.